jesteśmy na Fleet Expo po raz pierwszy. Prezentujemy nową jakość naszych produktów. Wiemy z opinii klientów, że stoisko bardzo się podoba. Multimedialnie jesteśmy eksponowani, chyba powiem może mało skromnie, ale najlepiej na targach. Prezentujemy zarówno akcesoria, czyli wolne ciężary, piłki lekarskie, gimbole, jak i sprzęt ciężki typu bieżnie. Prezentujemy także maszyny siłowe wielu znanych marek. Duży nacisk kładziemy na markę Apu Sport i jej promocję. Jest ona naszym zdecydowanym numerem jeden. Start. Tak jest. I tak 5 minut. Na targach było bardzo wiele ludzi, bardzo dużo z nich przewinęło się przez nasze stoisko, z czego bardzo się cieszymy. Myślę, że bardzo dużą popularnością cieszył się trening funkcjonalny. Mieliśmy okazję zrobić dla ludzi tutaj kilka konkursów oraz różnego rodzaju zabaw w postaci obwodów takich funkcjonalnych, w których wzięli udział, mogli wygrać fajne nagrody. Cieszyły się te konkursy dużą popularnością, ludzie bardzo się cieszyli, dobrze się bawili. Także myślę, że podobnie jak my mogą te dni naprawdę zaliczyć do udanych. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego wyjazdu i myślę, że możemy go zaliczyć do naprawdę udanych. Ja osobiście bardzo cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tych targach, ponieważ do tej pory odwiedzałam targi w całej Europie, a nigdy nie miałam okazji odwiedzić właśnie targów w Polsce. Jestem mile zaskoczona. Mam nadzieję, że będą się jeszcze bardziej rozwijały i będą dorównywały poziomem targom zagranicznym. Cieszę się bardzo, że odwiedziło mnie wielu wspaniałych ludzi. Poznałam naprawdę fantastyczne osoby, które zainspirowały mnie do podjęcia kolejnych kroków w dziedzinie fitness, w własnym rozwoju, w zakresie własnego rozwoju. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że się dobrze bawiliście i będziecie miło wspominać te targi. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam za rok. Polski rynek fitness to chyba jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w tym momencie w Europie, czego dowodem może być naprawdę duża frekwencja polskich właścicieli klubów fitness na targach FIBO w Kolonii oraz na właśnie kończących się targach Fit Expo w Poznaniu. Z naszej perspektywy, tak, z zainteresowania, jakim cieszyła się nasza oferta i nasze stoisko w trakcie tych targów, możemy stwierdzić, że świadomość klientów i zapotrzebowanie na wyposażenie klubów, w ogóle zapotrzebowanie rynku fitness na kluby cały czas rośnie.